Witam w kolejnym Motostory, chociaż ten odcinek powinniśmy nazwać raczej Motohistory, gdyż gościmy w nim Bogusława Wołoszańskiego, dziennikarza i popularyzatora historii znanego z programów Sensacje XX wieku oraz oryginalny samochód z II wojny światowej Jeep Willys. Historia całej marki Jeep zaczyna się od roku 1940, od tego właśnie modelu zwanego Willys. Czy mógłby Pan przywołać trochę tę historię? Wcześniej się zaczyna. Właściwie już tak w drugiej połowie lat 30., kiedy Amerykanie zdawali sobie sprawę, że ich armii potrzebny jest dobry samochód taki terenowy. Taki samochód dla wojska, ale właściwie była to inicjatywa wychodząca od producentów samochodów, a nie od ministerstwa. Departament Obrony tak na dobrą sprawę zajął się tym na dobre, kiedy już właściwie w Europie była wojna. I rozpisał konkurs na skonstruowanie takiego samochodu. Współczesny przetarg taki, tak? Taki przetarg, ale dając straszne warunki, dlatego że taki samochód musiał powstać w ciągu 49 dni. Skonstruować samochód zupełnie od podstaw w ciągu 49 dni było to wyzwanie nie lada.